Sprawdźmy w słowniku. O. O, jest. Tatusiu, co ci się stało? Moja noga. Spadłeś ze stołka? Tak, i złamałem nogę. Tatuś Muminka miał jednak szczęście. Okazało się, że noga nie jest złamana, tylko zwichnięta. Pewnie bardzo boli. Tak. I długo jeszcze będzie bolało. Zwichnięcia bywają bardzo dokuczliwe. Oj, tak, tak, to poważna sprawa. W niektórych przypadkach z początku wszystko wygląda niewinnie, a potem nagle okazuje się, że są komplikacje. Nie dopuszczę do tego, żebym tylko wiedział, co robić. No cóż, są różne szkoły. Na przykład? Według mnie nie ma jak kąpiele w gorących źródłach. Takie kąpiele to najlepsze lekarstwo na wszelkie dolegliwości. Ale w Dolinie Muminków nie ma żadnych gorących źródeł. No. Sądząc z opisu mojego szwagra, jesteśmy już chyba na miejscu. To ma być Dolina Muminków? Wcale nie wygląda na krainę gejzerów. Ja jestem od łopaty, więc się na tym nie znam, ale taka jest opinia ekspertów. Tam biegają jakieś dzieciaki. Najlepiej je zapytajmy. Tyry! Ej, wy tam! Zaczekaj, prawie cię już mam, Ryjku! Chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć. A o co chodzi? Czy gdzieś tu w okolicy są gorące źródła? A co to takiego jest? Ale ci tubylcy są zacofani. Widocznie te źródła nie są nam do niczego potrzebne. Tak nazywają się miejsca, gdzie gorąca woda wydobywa się z ziemi. Naprawdę? A kto ją podgrzewa? Chyba nikt. Taka już jest, sama z siebie. Niemożliwe. A dałoby się nią zaparzyć herbatę? Nie, w tej wodzie można się kąpać. Wiecie, to dobre dla zdrowia. Ojej, czy pan się źle czuje? Ja nie, skądże znowu? Po prostu chcę znaleźć takie źródło. A może nam pan powiedzieć po co? Czy takie źródła są cenne? Właśnie. Tak, zagospodarujemy je i wokół powstanie wielkie uzdrowisko. Z całego świata będą przyjeżdżać tu ludzie, żeby się leczyć. Już widzę te tłumy mokrych bogaczy. Co? Otworzę tu wypożyczalnię ręczników. O, ten mały spryciarz już zwietrzył interes. Chodźmy, panowie, bo on nas ubiegnie. Wesołej zabawy, dzieci! Ej, chwileczkę! Jak znajdziecie gorące źródło, to czy mój tatuś będzie mógł się w nim wykąpać? Zwichnął nogę w kostce! Oczywiście! Gorąca woda? Ci panowie zjawili się tu po to, żeby znaleźć źródła i wybudować hotele? Tak przynajmniej mówili. Wspaniały pomysł, prawda? Co ci się w nim tak podoba? Do takiego kurortu zjadą bogaci turyści, więc dobrze mi zapłacą za wypożyczenie ręcznika. Najpierw zjawią się turyści, potem sprzedawcy lodów i parówek, a skończy się na tym, że Dolina Muminków znajdzie się na mapie. Ale przyznaj, tato, że byłoby miło mieć gorące źródełko. Moczyłbyś w nim chorą nogę. Ale chyba wolę cierpieć z powodu bólu niż tłumu turystów w dolinie. Tak czy inaczej, nie ma tu gorących źródełek, więc nie warto się sprzeczać. Słuszna uwaga. Gdyby było inaczej, z pewnością dawno byśmy je odkryli. A ja wierzę, że źródełka tu są. Trudno być tego tak całkowicie pewnym. Ale z jakiegoś powodu ta ekipa szuka źródeł właśnie w Dolinie Muminków. Jeśli jakiś znajdę, na pewno im nie powiem. Co ty mi, jakbym miał wypożyczać ręczniki tylko tobie, to nigdy bym się nie wzbogacił. A tobie się zdaje, że wszyscy by z tego powodu płakali. Umawiamy się, że to będzie nasza tajemnica. Słowo daję, ale wy jesteście naiwni. I tak nie znajdziecie źródełka przed nimi, w końcu są fachowcami. I prawie dali mi już koncesję. Ah,
cudowne uczucie. Zimna jak lód. A czegoś ty się spodziewał? Gdybyśmy znaleźli gorące źródła, moglibyśmy dolinę zalać turystami i do końca życia nic nie robić. No dobrze, pomarzyć. Tyle czasu łazimy i nic. Darujmy sobie to szukanie. Uczeni pewnie znów się pomylili. Czemu tak myślisz? To logiczne. Gdyby tu były gorące źródła, miejscowi dawno by je odkryli. Nie zgadzam się. Jeśli są pod ziemią, to nawet pies z kulawą nogą może o nich nie wiedzieć. No, sam już nie wiem, co robić. Szkoda mi czasu, żeby łazić na próżno, ale coś mnie korci, żeby się jeszcze pokręcić. To miejsce ma dziwny czar. Będą tu walić tłumy. Ale co na to powiedzą mieszkańcy doliny? Ja na ich miejscu nie byłbym zadowolony, gdyby zjawiły się tu tłumy. Chyba się czymś przytrułeś. Dlaczego tak sądzisz? Porażenie słoneczne też może dawać takie objawy. Szukajmy dalej. Mam nadzieję, że nic nie znajdziemy. Przestań bredzić i chodź. Naprawdę zamierzasz to zrobić, Ryjku? Dolina Muminków znajdzie się wreszcie na mapie. Jesteś zwyczajnym głupcem. Nie rozumiesz, że to właśnie ostatnia rzecz, której byśmy sobie życzyli? Czy wy zawsze myślicie tylko o sobie? Dzięki gorącym źródłom o Dolinie Muminków dowiedzą się miliony ludzi. Ale my tego nie chcemy! Nic mnie to nie obchodzi. Koncesja na wypożyczanie ręczników to żyła złota. Zaczekaj, Ryjku! Muminku! Ja się już dawno poznałam na tym ryjku. Mnie żadni turyści nie są potrzebni, ale gorące źródełko przydałoby się. Źródlana woda jest dobra na cerę. Och, przestań, Migotko. Nie martw się, i tak ich tu nie ma. Co by to zrobić, żeby się upewnić? Spytać włóczy kija. Oczywiście nikt z was nie pomyślał, żeby poradzić się włóczy kija. Nie ma go. Teraz sobie przypominam, że od paru dni go nie widziałam. I ja tak samo. Co się z nim mogło stać? Poszedł gdzieś. Widziałeś go, Bobek? Powiedz nam, gdzie jest Włóczyki. Nie śledzę go, ale wyruszył dwa dni temu z samego rana. A niech to... Rzeczywiście, wielka tragedia. Po prostu chcieliśmy go o coś spytać. Możecie zapytać mnie. Chodząca encyklopedia. Bobek, mi tylko się wygłupia. Nie chce mi się z wami gadać. Wiesz, co to jest gorące źródło? Wiem, ale nie powiem. Zdaje się, że się obraził. Hmm? Ej, o co chodzi z tym źródłem? Zaczekajcie, idę z wami. Muszę zapamiętać to miejsce. Gdyby zrobiło się późno, zostanę u nich na noc. Czekaj, Alicjo. Pa, pa, babciu. Alicjo! Włóczy kiju! Och, dawno cię nie widziałam, włóczy kiju. Alicja. Właśnie idę do Doliny Muminków. A twoja babcia? Ciągle tylko robi eliksiry. Poznałaś już, Alicjo, jakieś zaklęcia? Babcia mówi, że jeszcze na to za wcześnie. Tak naprawdę chyba nie chcesz być czarownicą. Chcę, będę miała dyplom, zobaczysz. A więc ubowa stoi. Jutro oprowadzasz nas po okolicy. Tak jest, tylko najpierw... Co takiego? Czy moja koncesja na wypożyczanie ręczników jest pewna? A to dobre. Myśleliśmy, że żartowałeś. Na temat pieniędzy nigdy nie żartuję. Powiedzieliście, że dostanę koncesję. No, chyba nie zupełnie tak się wyraziliśmy. Poczekaj, bo zaraz wszystko zepsujesz. Ja mu to wytłumaczę. Prawdę powiedziawszy, mieliśmy na myśli, że może pozwolimy ci wykupić koncesję. Nie mam pieniędzy. Nieważne, widzisz tę monetę? No, pewnie. Możemy ci ją pożyczyć na rozruch interesu. I będę musiał ją oddać? Tak, to już jest z pożyczkami, ale nie masz wyboru. Już ciemno, może przenocujesz u nas, Alicjo? Z przyjemnością, dziękuję, mama Muminka. Jak Muminek się dowie, będzie szczęśliwy. A jak twoja noga, tatusiu Muminka? Lepiej, ale nie całkiem dobrze. Dopóki się nie ruszam, wszystko jest w porządku, ale gdy próbuję stanąć, bardzo mnie boli. A, powinien się wymoczyć w gorącym źródle. W gorącym? Tak.
Odkryłem je przypadkowo w czasie mojej ostatniej wędrówki w górę rzeki. Sam się w nim zanurzyłem i czułem się potem jak młody bóg. Co za zbieg okoliczności? Co masz na myśli? Nie słyszałeś ostatnich nowin? Jakich nowin? W Dolinie Muminków zjawiło się trzech jegomościów, którzy szukają gorących źródeł, by tu zrobić kurort. Naprawdę? Jak usłyszałam, włóczy kiju o twoim odkryciu, aż mnie ścisnęło w dołku. Tak, skoro źródła tu są, tam ci je znajdą. Nie chciałbyś, żeby wybudowali tu hotele, prawda, tatusiu Muminka? Jestem temu zdecydowanie przeciwny, a ty nie? Ja nie wiem, ale babcia na pewno tak. Chyba od razu musiałbyś się stąd wyprowadzić. Już sobie wyobrażam te wycieczki z przewodnikiem do domku czarownicy. Ludzi stojących w kolejce po ciasteczka przyszłości, a dookoła zamiast lasu coraz to nowe wieże wiertnicze. Co się dzieje, to chyba koniec świata! Tu się nie masz czego śmiać! Tak, masz rację. Włóczyki! Cześć! Nie wiedziałem, Alicjo, że przyjdziesz. Zesniłam się za wami, za migotką, za mizę. Wieki cię nie widziałam. Okropnie głośno się śmialiście. Bywa, że ktoś się śmieje, choć mu wcale nie do śmiechu. Jest aż tak źle? Słyszałeś, że w dolinie szukają leczniczych źródeł? Tak. Włóczyk jej już znalazł jedno źródełko. Co? Jak się skradasz, Obek? Co ty? Co się z tobą dzieje? Nieważne. Zwykle wpadasz do domu Muminków bez pukania, a dziś czaisz się pod drzwiami. Co ty znowu knujesz? Chyba, Bobek, jesteś za sprytny jak na swój wiek. Pewnie, nie dam się zbyć byle czym. Wszyscy moi przyjaciele się na mnie gniewają. Po co masz się z nimi zadawać? To okropni nudziarze, fajtułapy bez grama fantazji. Jak będziesz trzymał ze mną, pokażesz im, gdzie raki zimują. Co ty sobie myślisz? Nie jestem chuliganem i w odróżnieniu od ciebie miewam wyrzuty sumienia. Ej, zaczekaj, Ryjku! Gnębi cię sumienie dlatego, że nie posłuchałeś tych lalusiów? Przestań za mną łazić! Nie ma wątpliwości, że sprawa jest poważna. Najważniejsze to zrobić wszystko, żeby nie znaleźli mojego źródełka. To nie będzie łatwe. A potem musimy doprowadzić do tego, żeby w ogóle zrezygnowali z szukania. Ale jak to zrobić? W każdym razie trzeba działać szybko. Najlepiej od razu. Dzisiaj jest już za późno, ale przez noc obmyślimy plan działania, a z samego rana przystąpimy do akcji. Mam w głowie kompletną pustkę. To nie na mój rozum. Słuchajcie, a gdzie się podział Ryjek? Założę się, że poleciał do tamtych i za marne grosze wynajął się za przewodnika. To bardzo możliwe. Och, ten Ryjek. Wiecie co? Cała nasza nadzieja w babci. Co przez to rozumiesz? Tylko babcia może wam pomóc. Zna przecież różne czary, więc niech sprawi, żeby na przykład zniknęły wszystkie źródła. Gdyby zechciała użyć swej czarodziejskiej mocy, skończyłyby się nasze kłopoty. Może i udałoby się ją przekonać, że leży to też w jej interesie. No pewno się zgodzi. Tatusiu, ty masz wielki dar przekonywania. Sądzę, Muminku, że to Alicja powinna z nią porozmawiać. Z przyjemnością podejmę się tego zadania. Naprawdę, nic się nie martwcie. Babcia też by nie chciała, żeby tu było pełno ludzi. Nienawidzi tłoku. Alicjo, chcesz, żebym poszedł z tobą? Stęskniłeś się za moją babcią, Muminku? Nie, tylko może pomógłbym ci ją przekonać. Dobrze, ale ja będę mówiła. Postrasz ją, że ludzie wytną wszystkie drzewa i słońce będzie świeciło jej prosto w okna. Wiem, co mam mówić.
Możesz przy okazji wspomnieć, że z jej domu zrobią muzeum. Przestańcie się martwić, wszystko jej wytłumaczę. Babcia nie jest głupia, prędzej niż wy zrozumie, co tu się będzie działo. Tylko nie zdradź się, że ta rozmowa to był nasz pomysł. Tak nisko mnie oceniacie? Nie kręć moje dziecko, mów wprost. Potrzebujecie mojej pomocy. Potrzebujemy. Ciebie to też dotyczy. Nie pomyślałaś, że jeśli zniknie ten las, będziesz miała duże kłopoty? Świat się zmienia, trzeba się z tym pogodzić. Ale jakie to będzie okropne, mieszkać pośrodku wielkiej polany, a wszędzie tłumy gapiów. Trudno, co to będę miała ładniejszy widok z okna. Przestań, babciu. Cisza też bywa męcząca. Ty przepadasz na całe dnie i nie mam do kogo ust otworzyć. Gdyby zachodzili tu ludzie, mogłabym im sprzedawać eliksir miłości. Jak możesz, babciu. Wreszcie coś by się działo. Słuchałabym sobie muzyki z tranzystorów, a turyści zostawiliby tyle śmieci, że mogłybyśmy palić nimi w piecu. Przez całą zimę. Przestań się zgrywać, babciu. Doskonale wiem, że mówisz tak specjalnie po to, żeby mnie zdenerwować. Muminko! Słucham, proszę pani. Wyglądasz na statecznego młodzieńca, Muminku, więc chciałabym wiedzieć, co proponujesz. Ojej, naprawdę zgodzi się pani pomóc nam przepędzić tych facetów? O, z przyjemnością. Wydaje mi się, że musi pani użyć czarów. Może spróbowałaby pani czymś ich przestraszyć? To na ogół działa. Musiałoby to być coś naprawdę mocnego, takiego, żeby zrozumieli, że Dolina Muminków to nie jest miejsce dla turystów. O, wcale niełatwo wymyślić coś nowego. A gdybym tak w nocy puściła do ich namiotu paskudne węże, które oplotłyby się im wokół szyi, no co? O, uciekną, gdzie pieprz rośnie. Wątpię, czy to coś zmieni. Najwyżej zaczną dokładniej sznurować namiot, chyba że mogłaby pani zrobić coś z pogodą. Gdyby nagle przyszły wielkie upały lub siarczyste mrozy, wiedzieliby, że nie mają co liczyć, że ściągną tu turystów. Zmienić pogodę to wielkie wyzwanie. Czy nie za duże? Ja nie zwykłam chodzić na łatwiznę, młody człowieku. Co za cudowny poranek. Będziemy dziś mieli piękną pogodę. Hej, wy dwaj, wstawajcie, słońce dawno świeci. Deszcz? Skąd się wzięły te czarne chmury? Dopiero co było słońce. Ale burza! Nasz namiot! Nie uciekaj! Żyje? Już po ulewie. Ale z namiotem możemy się pożegnać. Co za kapryśna pogoda. Musimy się gdzieś schować. To gradownicie. Jak może padać grad z czystego nieba? Widocznie może. Przestał. Ty, co tu tak biało? To wygląda jak śnieg. Ale zimno. Ratunku! Niech nam ktoś pomoże. Wiem, że powinienem stanąć po stronie moich przyjaciół, ale te źródła to taka okazja, żeby zrobić majątek. Dzień dobry. Ładną mamy pogodę. Już nie mam siły. Jeszcze tylko kawałek. No dalej, dalej, nie poddawaj się, mój drogi. Rety, nie mogę się ruszać. Ryjku, zjawiłeś się. Dziękujemy ci, że o nas pomyślałeś. Jaki jesteś odważny, że nie ulękłeś się zasp. Jakich zasp? Co wy gadacie? Przecież w lesie nie ma śniegu. Kpisz sobie z nas. W życiu nie widziałem takiej burzy śnieżnej. Ej, puśćcie mnie. Nie zostawiaj nas w tym śniegu. Zamarzniemy na śmierć. Pomóż nam! Nie! Śnieg nas zasypie! Nie!
trzej poszukiwacze gorących źródeł stracili zapał do swego zajęcia i nigdy nie powrócili już do Doliny Muminków. Za to tatuś Muminka całymi dniami nie wychodził ze źródła, z rozkoszą pławił się w ciepłej wodzie i nawet fikał koziołki, bo o ból nogi dawno już zapomniał. Był naprawdę w świetnym humorze i nawet przez myśl mu nie przeszło, że zaniedbał swoje pamiętniki.